No witam serdecznie z końcowego już odcinka tego mini hotela, że tak powiem. Słuchajcie, jest na tej zasadzie, że tak, zostało tutaj uszczelnione klejem na gorąco, wklejone gniazdko i uszczelnione tak, żeby żywica nam nie przeciekła na drugą stronę. Tymczasowo. Potem go sobie można będzie wygrzebać. Tylko teraz będziemy, słuchajcie, ten przycisk, te gniazdo, będziemy sobie je wylewać żywicą bursztynkową. I tak, tu mamy utwardzacz. O Jezu. Bursztynkowy utwardzacz, bo są i zielone, nie? Od tego utwardzacza zależy, jaki kolor będzie miała ta żywica. Tylko czy ja mam rękawiczki? No dobra, chyba się pokończyły. Chyba się pokończyły. Ale to nie szkodzi. Musimy sobie przygotować, może się bardzo nie pobudzę. Przygotować sobie czymś, co będziemy czymś, będziemy to wypełniać, nie? Czyli musimy sobie. To była strzykawka po fruksie. Tam bodajże jeszcze coś siedzi w niej. Musimy przygotować sobie strzykawkę. Troszeczkę ją wyczyścić jakimś tam papierkiem w środku. O, żeby żadnych tam syfów nie było. Zaraz zobaczymy, może uda się to nam wypełnić, nie? No i dobra, będziemy próbować to. Odkręcić. O. I rozrobić to w naszym zestawie. Tyle wystarczy w zupełności, słuchajcie. O, już na tym dobrze. Odrodziłem puszkę. Zakręcamy żywicę. I teraz tak. Będzie nam potrzebny kawałek taśmy, żeby nam tutaj nic nie wyleciało. Nie wiem, czy to tutaj rozrabiać, czy bo to dosyć szybko będzie tężeć. Strzykawka na raz. Drugi raz już jej nie użyjemy. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie wlać tak troszkę żywicy. Moment, żeby była jasność, bo tutaj kurczę zaraz mogę nawrócić. Czyli musimy zrobić tak. Kopionowo już stoi sobie ładnie. Także żeby teraz kurczę tutaj sobie nie nawrócić, wszystko przygotować na raz. I działamy. Dobra, połowa, trochę więcej niż połowa. O, przykleimy sobie na taśmę. Odrobinka. Teraz mój chytre mieszadło. Się zrobiło fajny kolorek taki bursztynkowy. Po całości musi się zrobić taki kolorek bursztynkowy. Może jeszcze troszeczkę utwardzacza, ale dosłownie. Albo dobra, nie. Najwyżej poczekamy. Wiecie o co chodzi, bo jak za dużo jest utwardzacza, ta żywica potrafi pęknąć, jak jest na grubo nalana. Takie mikropęknięcia powstać, a to jak będzie podświetlone, to będzie brzydkie. O,
się zrobiło to rzadkie. Więc teraz jeszcze dolewamy do pełna żywicy. Okej. To za dość, żeby nie zatęgło za dużo. Musimy to dokładnie rozmieszać i mamy od tej chwili dosłownie 5 minut. Nie dłużej, żeby to wypełnić i zalać. No zobaczymy, czy dobrze uszczelniłem, czy nie poleci mi żywica. Ok. O, bąbelek przeszedł. Teraz możemy spuścić sobie powietrze. Jeszcze tu jest bąbelek. No i dobra, tak mamy przygotowane, więc spróbujemy to tutaj wlać. Teraz musimy popatrzeć i poczekać, czy nam to nie wycieka z drugiej strony. Chyba nie. Także dopełniamy to do pełna. Tak, żeby nie nalać do gniazda, nie? O, chyba kurczę zaczęło uciekać. Oby nie. Ale tu nic nie kapie. Dobra, nic nie ucieka, pięknie, ładnie, jest ekstra, tak żeby tutaj nic nie pobrudzić w koło, niczym. Jeszcze troszkę. Troszeczkę chyba nie jest poziomo. O. Jakiś kawałek karteczki czy coś podłożyć. O. No i dobra. Jest ekstra. Jest poziom, jest ekstra. Tu jeszcze coś mamy. I nic już teraz nie ruszamy. Słuchajcie, nie możemy więcej dolać, bo się wleje nam do gniazdka, nie? I czekamy 15-20 minut. Potem ściągniemy klej na gorąco. On odejdzie od sklejki. A jeśli nie odejdzie, to już tak zostanie. I się spotykamy za chwileczkę. Ok, teraz możemy sprawdzić, czy ona gęstnieje. Ja, patrzcie, spirometrem strzelam w obudowę. Mam 25,9, a strzelam w żywicę, mam 27, żywica, czekajcie, w obudowę trafić, 27,5, coraz to cieplejsza się robi, no bo to chemia i żywica się nagrzewa przy stygnięciu. Jakbyśmy za dużo dodali utwardzacza, o, już zaczyna troszeczkę z tych 28, słuchajcie, jeszcze lepiej. 29, czyli zaczyna tężeć. No i dobra, poczekamy chwilkę jeszcze i zaraz zobaczymy, jak to jest, czy te podświetlanie moje się udało, czy nie. 42,7, teraz to cieplejsza, a teraz tak obudowa ma 26,5. Żywica 36,5. Była przez chwilę 40, no zaraz zobaczymy. Gdzie to ten jest najlepszy punkt? Tu by się przydała czerwona dioda, a nie niebieska. Może tu zmienimy ją na czerwoną. Wtedy będzie ładniejszy efekt.
30, zaczyna 38, zaczyna stygnąć pomału, także już ono pewnie stężało, a poza tym tutaj mam troszeczkę wylane, o, no już jest galaretowata na kartce, mogę sprawdzić, także, no dobra, czekamy. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze jest taki motyw, że wymieniam na diutkę czerwoną. Biała nie zdaje egzaminu, ponieważ się rzuca w oczy, że jest z jednej strony, a czerwień może coś tutaj mi się uda z tym zrobić, także może to będzie ładniej to wyglądać. Się pokusiłem o tą diutkę i tak trochę teraz się żałuję, ale zrobimy. Słuchajcie, zrobimy. Musimy zrobić. Ja nie zrobię, nie? Ja? Przecież ja się w Polsce urodziłem. Dobra, plus, minus. Teraz tak. Będziemy musieli tutaj sobie przygotować. Plus. Plusik. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Także dzisiaj efekt końcowy. Będzie dzisiaj efekt końcowy. Trzy dni pracy, słuchajcie. Nie to, że od rana do nocy, ale prawie. A już wzmacniacz był wcześniej złożony. Nie to, że ze wzmacniaczem. To się tylko tak wydaje. Kurczę, to jest kupa takich o wykończeniówka najgorsza. Układ elektroniczny można zaprojektować i wykonać w 2 dni. No, może w 3. Dobra, włączmy, zobaczmy, jak to świeci w ogóle, czy to świeci. Bez lampki odpalam. O, nie świeci. Za duży rezystor. Bo to nie jest do takiej diody. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj napięcie idzie. Czy to w ogóle idzie to napięcie? Może tutaj coś nie łączy przewód? Nie. Tu w ogóle cokolwiek idzie. No, 0,3 volta. Czyli jednym słowem musimy rezystor dobrać. Do obciążenia diutki czerwonej, a nie niebieskiej, jasnej. Sprawdźmy, czy w ogóle tutaj coś idzie. Dziwna sprawa. Nie, no musi iść. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje z tym rezystorem. Dobra, sprawdźmy teraz, czy cokolwiek idzie. Plus, minus, idzie, 10,2 volta. 10,2 volta, 0,3, 30 mA. Teraz przeliczymy, jaki rezystor. Ok, wstawiamy rezystorek 220 ohmów. I teraz sprawdzimy, jaki jest efekt. Czy w ogóle to się opłaciło? O, się świeci. Czy się nie opłaciło? Coś tutaj się świeci. Słodutko, ale się świeci, bo u mnie świateł jest dużo. Także... To może dlatego. Dobra, działamy. Słuchajcie, działamy. Gdzie jest opalarka jakaś?
Musimy rezystor obkurczyć. O. No i teraz, żeby to nie za głęboko wsadzić. Zobaczymy, co tutaj jest. No jest. Słabiutko, ale widać, że jest włączony. No dobra. Czyli jednym słowem tak. Rozrabiamy tutaj klej, albo wklejamy tylko na super glue to diuszkę. Tu trzeba będzie jeszcze potem ułożyć. Jest, będzie dobrze. Będzie ciemno, to będzie fajnie wyglądać. Dobra, wklejmy sobie tę diutkę teraz. O kurczę. Prawy zastyk. Jeszcze jest tu tego kleju, czy już nie ma? No i pewnie nic już tutaj nie będzie, może. I przykleimy tylko przewody, o ile pójdzie. O, pójdzie. O, ostatnia kropelka. Jest. Będzie się trzymać, a poza tym i tak na to przyjdzie pokrywka. Okej, okay. Się trzyma. Efekt końcowy to pokażę wam za momencik, jak przyciemnie wszystko, nie? Jest włączony, jest, widać. Okej, okay. Idziemy dalej. Co nam jeszcze zostało? Założyć nam zostało pokrywę. I ustawić, żeby była równiutka. Będzie dobrze. Tylko trzeba to teraz idealnie równiutko spasować. Do przewodu. Te przewody oddzielnie. A transformator, kurde, puściła żywica. Dobra, wkleimy jeszcze transformatorek żywicą i zamykamy. Okay. Fazować to.
będziemy mieli możliwość deregulowania tego. Dobra, będzie dobrze. Co tu informacja nie ma? Musimy zrobić dwójeczko otworek. Słuchajcie, efekt końcowy. Jak ogarnę? To, co tutaj nabrudziłem. Tutaj weszły mocowania. W poprzednim odcinku słyszeliście, jak to gra. Także w tym odcinku ja już kończę. Troszeczkę tu jest sprzątania na warsztacie dzisiaj. Może trochę porządku zrobię. Będziemy w następnych odcinkach robić te kodowanie audio, ale zobaczymy, czy te filmy będą kodowane. Także nie obiecuję, ale temat fajny. Temat mi się podoba. Się podejmę szyfrowania audio. Nawet jeśli chodzi o to, żeby wykorzystać to na przykład w radio, telefonii, w radiu, nie? Pozdrawiam. Łapeczki do góry stawiajcie. Ja wiem, że czym więcej nas jest, tym więcej hejtu jest na tym internecie. I wiem, że wam się nie spodobało, że będę kodował audio. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzięki wszystkim, którzy postawią łapkę do góry, bo naprawdę kupa pięknej roboty jest wykonana. I na słuchawkach całkiem fajnie, przyzwoicie gra. Ta lampka w oryginale odsyłam. Ta lampka zapasowa będzie, ponieważ rozpoznaje dwa rodzaje lampek: ECC 85 i ECC 83 do testu. Dzięki. A jeszcze jedno, wartość takiego wzmacniaczyka to gdzieś około tak średnio najeżdża 3 dni bez wzmacniacza, 4, no około 1200-1100 zł z pracą, z wykonaniem. Wartość. A ile ja za pracę wezmę, to nie zdradzę. Pozdrawiam.